No to dobra, mamy gdzieś sobotę, 22 września, godzina 18.35, dopiero wyjechaliśmy z domu. Niestety Kasia wczoraj po wspaniałej pizzy z owocami może się pochorowała, całą noc odchorowywała. Ja tylko pojechałem dzisiaj rano umyć samochód za 3 euraski, sam na myjkę. I ten, jedziemy teraz na chwilę do budwy, coś zjeść? To kobiet myszka, to pokoś się. To kosmuteczek jesteś, więc zobaczymy trochę może budwy, tam pojedziemy w okolice Starówki i tam będzie marina też z jachtami nowobogackich Rosjan. Także chociaż coś nagramy, jeszcze trochę widna jest, a zobacz, weź nagraj trochę. Zjemy coś i wracamy, dzisiaj jakoś bez strzału będzie, nie? No. Tak naprawdę, na spokojnie. Kosmuteczek. No, niestety. No ale dobrze, że już ten, jest lepiej, Kasia, także to jest najważniejsze. Zemsta faraona? Znaczy to nie była zemsta faraona, bo to jest zazwyczaj przez wodę i tak dalej, nie? A tutaj ewidentnie było wszystko po prostu... Coś zjadłaś, czego ja nie jadłem, czy jadłaś pizzę, ja nie jadłem, tak. Nie? Dobrze, że nie wziąłem kawałka, w ogóle nie no, zjadłem. No, jesteśmy dwoje byli. No, to było w ogóle słabe, nie? No dobra, to nagramy dalej z budwy już. I stoimy. Koreczek. Czerwona droga. Prosto. Kurort znaczy. Kurort. Te chmury tam nad, zobacz, przy gór, na górze. No, super są. To wygląda fajnie też. A tu na tej wyspie coś jest. Ale myślę, że tak, że to jest plaża w ogóle chyba. Okay. Widzenie tego, że budwa jest miastem imprezowym. Lokalne gwiazdy. Tak, właśnie dzisiaj czytałem jeszcze raz taki przewodnik o Czarnogórze, lokalny, puszczony przez biuro turystyczne, no i faktycznie potwierdzili po prostu, że jeżeli przyjeżdżasz do budwy na plażę, to dobrze, ale jeżeli przyjeżdżasz do budwy na plażę i na imprezę, to bardzo dobrze. O, jakie górki, chmurki, super to wygląda. Jutro tam drogą będziemy jechać, tam do góry. Będzie super. I teraz wielki żal, że mam dronka. Bagażniku rozbitego, bo to by, wiesz... Będę musiał to wrócić. A nie chcemy chyba za bardzo. Nie, no to chcemy do Ucin. Okej. To jest centrum budwy? No chyba tak. No powiedzmy tak. Czy teraz ze Starego Miasta dojedziemy? No bo lepsza jakość. Dwańska Riviera. No i jak teraz? Właśnie, to widzę. Zaparkowaliśmy w centrum całej budwy, jest parkometr i kosztuje to 1 euro za godzinkę. Właśnie jest ta dyskoteka, w której się odbywają imprezy. Imprezownia zaraz będą działać. To jest główny deptak pewnie. Ładnie, tak. To jest Oktoberfest w Czarnogórze. Nieźle zarobiło Oktoberfest na sprzedaniu licencji na pewno. Łódź podwodna normalnie podświetlana. Tu ewidentnie Rosjanin, Lubow P chyba. Się nazywa jachcik. Ten jest chyba najpokaźniejszy. Wyjście, nie wiem co to jest jakiś przystań, czy plaża? Kawałek, stąd mała plaża jest oczywiście, z prysznicami. Widoczek. Na całą ulicę. Tam zaraz pójdziemy.
Od rana ten dzień nam upłynął na oglądaniu Animal Planet i kurowaniu się Kasi, więc ze względu na to, że wyruszyliśmy dopiero późnym południem, nie mogliśmy zbyt wiele zobaczyć ze względu na światło, no i też na to, że wszystko było pozamykane. Chociaż stara część budowy nie robi jakiegoś biorącego wrażenia, warto ją zobaczyć. Gyros. Pani pyta się, czy wszystko, sałatek, wszystko na miks... Wszystko. Wszystko namiksowałem, choć zaraz. No i? Z której strony uda. Jak jest? Brudno. Wersja budżetowa. Pyszka jest? Pyszka. Znacznie jest to na kebab z Berlina, wiesz? Okej. Nuremberg, jak będziemy szukać tureckiego kebaba. Okej. Genialny pomysł.